tfu, freestyle'a. Cześć. Maka, maka, cześć. Właśnie nam kolega z biura puścił bardzo uzdolnionego Chińczyka grającego na bałałajce w jakimś W jakimś idolu chińskim, sądząc po logo. Mam talent albo coś tam. W idolu nie, bo to takie jajko, to idol. Bardzo mi się podobał freestyler w wykonaniu. Po chińsku nabiera to zupełnie nowej jakości, wierzcie nam, poszukajcie sobie. Tak, podobnie jak zupełnie nową jakość w chińskim świecie wprowadzi w tej chwili King Kong 6, o którym już mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Ale no tak, ale teraz jest oficjalnie. Jest oficjalnie, dwa, że mu towarzyszy druga konstrukcja, która jest właściwie bliźniacza, to jest F40 i ona jest zubożona właściwie o ten dodatek, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli o tą dodatkową baterię. Właśnie, może tak? Powiedzmy, co to jest za dodatek. To jest pokrowiec z baterią, pokrowiec z powerbankiem. Bo normalnie King Kong ma tam 5,5 tysiąca mAh, a z tym pokrowcem dochodzi jeszcze 4,5 tysiąca, tak. W związku z tym ma ponad. Śmieszne jest to, że sam telefon nie jest zbyt gruby, bo on ma tam 9 coś milimetrów grubości, a ten akumulator w telefonie jest większy niż ten, który dokładamy w pokrowcu na plecach. Zazwyczaj w takich rozwiązaniach bywało odwrotnie. No tu jest taka mała niespodzianka. Nie jest ten Hisense jakoś strasznie wypasiony. To nie znałbym, nawet powiedział, że to jest. To jest na Helio P60 oparta konstrukcja. Jest dużo, dużo różnych konfiguracji pamięci, aż do 256. Ale na razie tam w sklepie jedną. Gigaram, tak. Ale można sobie kupić albo rzeczywiście tego King Konga, który jest tam zdaje się lekko wzmocniony z tym pokrowcem dodatkowym z tą baterią, albo F40, który tej bateryjki nie ma i wzmocniony nie jest. Tak poza tym technologicznie. A to nie jest taki wzmocniony, wiecie, typu Tafon, nie. Wyczynowy, tylko raczej wygląda na troszkę. Wiecie co, to jest trochę tak, że jak ten pokrowiec założycie, jakby się kupili, takie są pokrowce w sprzedaży. Tam amortyzujące upadki pitu, tak, nie? Tak. Adaś wynalazł w tym tygodniu najtańszego smartfona 5G. Nie zgadlibyście prawdopodobnie, gdybyście się zastanawiali, to Lenovo Z6 Pro 5G. A to ja wynalazłem? Chyba Jola, tak. Ale no nieważne. Które z nas wynalazło, w każdym razie jest taki model i jest tani. Jak autor newsa wyliczył, na Polski byłoby żywcem z yuanów 1820 zł. To jest tam 2200 by wyszło z łatwym. Ja akurat nie przepadam za Lenovo, to jest smartfon, który nieźle wygląda, tak? Raz, że nie bierze się byle czego, żeby tam dorzucić obsługę 5G, a dwa, że tutaj akurat Lenovo całkiem ten smartfonik wyszedł. Ma wyświetlacz 6,4 cala, rozdzielczość Full HD+, z wcięciem oczywiście, 32 megapiksela aparat przedni do selfików, z tyłu w zasadzie w tej chwili standardowy zestaw, czyli 48, 16, 8 plus 2 megapiksele do pomiaru głębokości. Nie domyśliłem, co mówisz, tego standardowego. W każdym zestawie musi być 2 megapiksele. Ile oni tych dwumegowych matryc musieli mieć w magazynach, że do tej pory jeszcze pakują w telefon, nie? Honor, moi drodzy, update'uje swoje GUI, czyli swój graficzny interfejs użytkownika. Update dostały razem z Androidem 10 w modele View 20, Honor 20, Honor 20 Pro i Magic 2. Dostały i nowy interfejs użytkownika, i jednocześnie Androida 10. Wiem, że w Huawei, zresztą chyba mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że Huawei też update'uje do 10. Wiesz co, to jak jesteśmy przy update'ach, to powiedzmy szczerze, że Sony też ogłosiło, że będzie update'ować do 10 wybrane modele. I też mam listę Xperia 1, właśnie. Xperia 5, 10, Xperia 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium i XZ3. Trudne strasznie to było. Jakby coś, to macie podlinkowany news, tam jest ta lista. Adaś ma dzisiaj składanego smartfona w kieszeni, nie widzicie, bo w kieszeni go kitra, w związku z tym nie widać. No, składany jak składany. Natomiast mówię o składanym smartfonie. O, taki fajny jest. Taki. I rozpoznaję mu twarz i ze zdjęcia nie chcę, bo dzisiaj zrobiłem mu zdjęcie, Jacek, żeby rozpoznał Adasia twarz ze zdjęcia nie chciał rozpoznać. Także jest bezpieczny. Znaczy, może takie zdjęcie zrobiłem. Wiecie co, będzie u nas recenzja tego telefonu. Co mnie zaskakuje, to jego akumulator. Kurczę, nie spodziewałem się, oczekiwałem dramatu, a dramatu nie ma.
tak wam powiem, ale to tak. Poczekajcie na recenzję. No, co tam będziemy uprzedzać? Pracuję wtedy, kiedy pracuję. Nie wiem, ile rzeczy robisz na zewnętrznym wyświetlaczu. Oj, dużo, i dużo. Ja no się właśnie tym telefonem straszliwie bawię, bo on mnie, no, bo on mnie kręci jak każda nowinka technologiczna. No i tyle, no. A mówię o składanych właśnie smartfonach przy dwóch okazjach właściwie. O drugiej okazji powie Adaś. Ja powiem o tej pierwszej, mniej może istotnej, że Huawei Mate X wszedł do sprzedaży w piątek w sklepie internetowym Huawei w Chinach i wyprzedał się cały jakby zapas w ciągu minuty, tak? Tak. W cenie 17 tysięcy yuanów, co na polski daje około 9400 i sprzedali wszystkie w wyprzedaży błyskawicznej. Co budzi mój uśmiech, podobnie jak ogłoszenie Samsunga, że sprzedał u nas wszystkie Mate'y w Polsce, ponieważ ani Samsung sprzedał Mate'y, hello? Nie, Foldy, wiemy, no Foldy. Ale nam się pytało. Dobra. Z tymi składanymi. Pytanie, a nie im drudzy nie powiedzieli, ile sprzedali, więc równie dobrze mogli sprzedać po 10 sztuki i też się cieszą, że wszystkie poszły. Szkoda trochę. I jeszcze jedną rzecz przy okazji tego Huawei'a, to może później. Ale co? To teraz ty z Motorola. Aha, dobra, poczekajcie, jak już gadamy o Huawei, to dokończmy o tym Mate X. Pojawiła się ciekawostka, cennik napraw. A tak. Słuchajcie, ekran wcale nie jest taki koszmarnie drogi, jakby się wydawało. No załóżmy, płacicie za telefon 10 tysięcy. Znaczy jest koszmarnie drogi, tylko stosunkowo. No, dobra, ale w stosunku do telefonu. Tak. Słuchajcie, żeby we wszystkich telefonach wyświetlacz kosztował tyle w stosunku do ceny telefonu, ile tam. Bo wyświetlacz kosztuje po przeliczeniu na nasze około 3000. Jeżeli telefon kosztuje koło dychy, tak na okrągło licząc. 1/3 ceny, tak. To jest 1/3 ceny. No dali Bóg, żeby w smartfonie za 500 wymiana wyświetlacza kosztowała 1/3 tej ceny. Bardzo często wyświetlacz rzeczywiście kosztuje połowę albo ponad połowę ceny. Tam macie podlinkowanego newsa, są też przeliczone inne. No wiadomo, płyta główna jest też pieruńsko droga, ale też już tańsza od wyświetlacza. Natomiast rzeczy typu obudowa, bateria kosztują tyle, co w normalnym telefonie. Co jest dobrą prognozą dla tych składanych konstrukcji, mówiąc już ogółem, bo wygląda na to, że jednak serwisowanie tych telefonów nie jest jakieś, to nie jest żaden rocket science, to nie jest jakieś koszmarnie drogie. Wygląda na to, że te ceny będą na abstrakcyjnym, ale jednak w miarę rozsądnym poziomie. Polski oddział Huawei od czasu do czasu robi te promocje z wymianą wyświetlacza darmową, albo można kupić po prostu. No dobra, ale u nas jeszcze nie ma Mate'a. Nie, znaczy Mate'a u nas jeszcze nie ma, natomiast może, skoro robią rzeczywiście tego rodzaju promocje, to w przypadku Mate'a te promocje też się pojawią, jeżeli Mate się pojawi. Tak? No wiecie, no w tym momencie 1/3 ceny, to jednak się nadal opłaca już ten telefon ratować, tak? Tak, tak, jak najbardziej. W razie spadki. Dobra, to skoro ten Huawei, to ja rzeczywiście skończę. Dokończ Huawei'a i będziemy jechać. Jedna rzecz, mamy kolejne odroczenie sankcji dla Huawei'a, czy jakby zdrakonizowania tych akcji większego sankcji. Natomiast poza tym Mate 30 Pro wchodzi do Hiszpanii, moi drodzy, w wersji 8 plus 256 giga. Wyceniono go na 1090 euro, czyli jak Adaś przeliczył 4700 mniej więcej na złotówki. Przygotowano promocję, ci, którzy zamówią do 9 grudnia, otrzymają dodatkowy bon, całkiem fajny, na przeliczeniu na 1200 zł, tak? Czyli troszeczkę. Ale do wydania w jednym sklepie stacjonarnym, takim jak zrobili. Tak, w Hiszpanii, tak. No, czyli wyobraźcie sobie, że macie bon do wydania na tysiak, ale musicie popylać się do Szczecina. No, fajnie, nie? Znaczy ja nie wiem, ile w Hiszpanii jest tych salonów. Dobra, u nas by trzeba było do Warszawy. Mówimy o salonie w Madrycie, więc pewnie u nas by było w salonie w Warszawie, proste. Dobra, Adaś, Motorola. Motorola. O składakach mówimy. Słuchajcie, no zadebiutowała w Europie Motorola Razr, o której szerzej mówiliśmy tydzień temu, więc odsyłamy was. Byliśmy na premierze, obejrzałem ten telefonik, miałem go w ręku. Niestety był przyklejony. Nie był przyklejony, ja go miałem już w ręku w swobodnym, że tak powiem, użytku. Ale te, które były pokazowe, pokazowe były przyczepione na tych stędzikach, ale ja sobie pożyczyłem od przedstawiciela Motoroli, któremu dziękuję za udostępnienie. Mogłem się tym telefonikiem pobawić i był to, co ważne, telefon, który już był dosyć, no długo może przesadzam, ale był już jakiś czas w użytku, bo to był osobisty telefon tego szpana. Adam opowiadał, że na moment go postawił, żeby zrobić zdjęcie, ktoś go zarąbał, musiał go gonić. No i słuchajcie, no w ogóle na premierze tłum ludzi, jak to zwykle na premierze, głośno, gwarno, ale zostawmy to. Sam telefon, słuchajcie. Co jest fajne w tym telefonie, to to, że
ekran nie ma takiego charakterystycznego załamania, które na przykład widzimy w konkurencyjnym modelu Samsunga. Tutaj to załamanie jest mniej widoczne i ten telefon był już używany i nadal to załamanie było, ale nie było, nie rzucało się w oczy tak mocno. Widać, że tamten zawias jest dobrze opracowany. No ale żeby nie było tak perfekcyjnie, to wiecie co? Nie podobało mi się to, że tego telefonu nie byłem w stanie rozłożyć jedną ręką. Ten zawias, mimo tego, że on już trochę był wychodzony, nadal jednak stwarzał opór. Nie było tak jak ze starym Razrem, że się robiło i odbierałeś rozmowę. Tutaj jednak trzeba trochę, no lepiej dwoma rękoma to zrobić, wtedy jest pewniej, bo ten telefon nam się nie wysmyknie, a pamiętajmy, że jednak ma szkło na zewnątrz, po zewnętrznej stronie i wyświetlacz też ma po zewnętrznej stronie, więc no ostrożnie, ciężko go otworzyć jedną ręką, w odróżnieniu od Folda, którego ja mam moją wielką łapą, otwieram jednym ruchem, no. Ten zawias pracuje inaczej, ale z drugiej strony może to, że on jest taki trochę, nazwijmy to oporny, sprawi, że posłuży dłużej i sam zawias, i cały telefon, a zawias, pamiętajmy, że był opracowywany przez inżynierów firmy Lenovo. Od laptopów, wiecie, w laptopach sobie oni poradzili z tym problemem. Dokładnie, z racji tego, że robią laptopy, to myślę, że wiedzą sporo o zawiasach. No i poza tym, no cóż, no ta motka to nie jest jakiś mocarz, to nie jest taki mocarz jak Fold, że ma topowy procek, topowy aparat, Snapdragon 710, aparacik i takie sobie, no. Bateryjka jeszcze bardziej taka sobie. To jest telefon designerski, to jest telefon dla kogoś, kto kupuje oczami, a nie patrzy na parametry. Ktoś chce mieć po prostu... Jest gotów zapłacić 6 tysięcy. Tak, smartfona, właśnie, ale no to zaraz do ceny dojdziemy. To jest dla kogoś, ale kto chce... Ale już o cenie, w zeszłym smartfona wyróżniającego się. No i tu mamy uzupełnienie tej ceny, ponieważ na premierze usłyszeliśmy cenę nie $1500, tak jak jest w Stanach, tylko 1599 euro, czyli drożej jak w Stanach. A, natomiast to nie będzie 5800. Tak, no nie będzie, będzie ponad 6, myślę. O rany. Natomiast jeszcze nie znamy ceny oficjalnej na polski rynek, ponieważ przedstawiciele polscy nas poinformowali, że cena jeszcze nie jest ustalona. Natomiast myślę, że śmiało, bo to żadna tajemnica, możemy powiedzieć, że ten telefon będzie dostępny w sieci pomarańczowej, gdyż ma tylko miejsce na kartę eSIM. Ma kartę eSIM, no bo miejsce tam głupio powiedziałem. W każdym razie wiecie o co chodzi. Nie ma fizycznej karty SIM, którą sobie można wsadzić, tylko jest ta elektroniczna, a że tylko na razie jeden operator nas to obsługuje. Na razie podkreślamy. No to będzie na razie tylko jednego operatora. No pech, no. No pech. U nas powinna być grudzień, styczeń. Macie kasy jak lodu i lubicie wydawać na gadżety, to tak, nie krępujcie chcecie się. Chcecie fajny gadżet. Jeżeli to... nie macie kasy, tylko ciułacie. No też trochę to może... Rozważcie jednak alternatywy. Tak, no też może jeżeli, bo to na pewno będzie porównywane z Foldem, bo to są dwa takie telefony rozkładane na razie, które będzie można kupić po prostu w sklepie. A, żeby nie było, ja wam od razu mówię, że nas też nie stać na te telefony, to, że nie. Adaś ma, czy ja miewam od czasu do czasu coś fajnego, to jest tylko dlatego, że mamy albo na testach, prawda? Albo na moment do poużywania. My tych telefonów nie kupujemy. No tak, to żebyście wiedzieli. Także subujcie i tak dalej, to może sobie w końcu kiedyś kupimy. Natomiast jeżeli szukacie telefonu do oglądania filmów, to ja bym wybrał jednak Motorola, z racji tego, że ten ekran po rozłożeniu jest 21:9, a Fold ma 4:3 i film jednak jest z paskami. Natomiast jeżeli szukacie czegoś, na czym się wygodnie pisze, to zdecydowanie Fold. To takie na szybko porównanie, które sobie zrobiłem, że tak powiem, na w głowie. Na Foldzie się wygodnie pisze? Tak, tak, nie bardzo wygodnie, ale okay. Tu podkreślam, mnie, ja mam dużą rękę, od razu mówię, natomiast faktycznie okay. Czyli znowu wracamy do tego, że Motorola jest bardziej takim telefonem just for fun, a do pracy jednak chyba Fold bardziej się Zastanówcie się nad wydaniem tych 7000 just for fun, bo to... Ale ta Motorola jest śliczna, to jest nie, taka... Nie, no ja nic nie mówię, tak? Kręci mnie to, jak pięknie, jeżeli ktoś ma kasę. Jak pięknie w Motorola powrócili do klasyki. To jest taki, wiecie co, nie wiem, może motoryzacyjnie problem, to jest taki Fiat 500 w wydaniu telefonów. Po prostu jest mnóstwo nawiązań do dawnego telefonu, ale o tym też już gadaliśmy. Kurczę, będziemy mieli w testach tą Motorolkę, to pogadamy. Adaś popsuł właśnie wszystko, popsuł, co tam miał pod ręką. Jemu dać cokolwiek, to kowadło. Nie będzie. Poczekaj, bo kurde, mam telefon za 9 koła na dywaniku w samochodzie. No, niezłe jaja. No dobra. Już jest pod siedzeniem. Nie wiem, komu tam przyda. Samsung, słuchajcie, zdecydował się ze względu na premierę Gwiezdnych Wojen na to, żeby wypuścić edycję specjalną jednego ze swoich fajnych smartfoników. Co oni tam wypuścili?
Nota pewnie, nie? Nota 10 no, plus. Dziesiątkę. W edycji Star Wars Special Edition. Z różnymi fajnymi dodatkami. Jest dostarczony ze skórzanym etui, metalową plakietką dla kolekcjonerów, czerwonym S Penem, który ma przypominać miecz Kylo Rena podobno. O, udało mu się nie zepsuć tak zupełnie. Fajnie. I słuchawki Galaxy Buds. Poza tym oczywiście dzwonki, animacje, cuda na kilku. Content tematyczny, wiadomo. Ma się pojawić najpierw w Stanach od 13 grudnia w cenie $1,300, 1299 dokładnie. A poza tym ma jeszcze być w Australii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Hongkongu, Korei, Norwegii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wielkiej Brytanii. Ale w Polsce nie będzie. Za karę. Nie wiem, czy z czym sobie zasłużyliśmy, ale nie będzie. Może u nas nie ma tylu fanów takich, wiesz, powiedzmy, których stać na taki telefon. Gwiezdne wojny. A swoją drogą polecam wam Mandalorianina. Leci w tej chwili na Disney+. Nie polecam samej stacji, chociaż oczywiście stacja też na pewno fajna. Natomiast The Mandalorian... Coś takiego po prostu. A se wziąłeś, że tak zachwalasz? No zaraz ci powiedzam, że wziąłeś. Jak się podzieli, to se wziąłem. Oppo Reno, słuchajcie, pojawiło się w 10 razy zoom, pojawiło się w edycji 12 GB RAM Special Edition. Od 30 listopada będzie dostępne w Malezji, ceny nie znamy, ale jak ktoś bardzo chce mieć 12-gigabajtowy no, smartfon, to może dać mu ramem, fajny oddech, bo już ten standard fajnie chodził, a jak dostanie jeszcze więcej RAMu, no to bardzo spoko. 12 giga. Mnie się ten telefon podobał, w PC-cie nie mam. Recenzję znajdziecie na MGSM-ie. Jeszcze przepraszam, ci wejdę w słowa odnośnie Oppo. Oppo prawdopodobnie wypuści swój własny procesor, bo sobie zastrzegło nazwę w urzędzie patentowym i nazwa ta ma odniesienie między innymi właśnie do zintegrowanych układów system on chip, więc może będzie miało Oppo własny procesor. Czyli dołączy do Huawei'a, Samsunga i Xiaomi, któremu tam średnio idzie, ale też mieli mieć swój procesor. W dawnych czasach mówili, że jak pan mógł wypuścić, to i z kija wypuści. Tak mawia. To pomoże wypuścić procesor. Aha, ale to dla tych bieżących tylko. Koniecznie. Vivo wypuściło dziwne rzeczy z kija, dlatego że wypuścili coś, co się nazywa S1 Pro i wcale nie jest S1 Pro. Bo S1 Pro miało swoją premierę, to takie prawdziwe swego czasu, troszeczkę dawniej. A teraz to nowe S1 Pro to wcale nie jest S1 Pro, tylko zupełnie inny smartfon, który się nazywa V17 w krajach cywilizowanych innych. I właściwie mają te dwie dziwne telefony mają właściwie identyczną konfigurację. Tak, a wiecie, Vivo to duża firma jednak, u nas nieznana. Bardzo mi to dziwi, że jeszcze do nas nie weszli. Kiedyś tam były słuchy, że wchodzą, ale w końcu... Adaś podnosił, że on jest podobny również do S5 Vivo. Tak, no z wyglądu, natomiast i troszkę jest rzeczywiście, trochę inny jest design, bo ma charakterystyczną kreskę taką. No tak, ale ten kształt tej oprawki jest taki, no a la diamencik, więc może sobie z tego zrobią znak tak, rozpoznawczy po prostu. Jeżeli chodzi o design, są rzeczywiście podobne, widać, tak, że z daleka to rodzina. No. Natomiast są zupełnie inne, jeżeli chodzi o bebechy, no choćby nie wiem, no w tej S5 jest Snapdragon 710 zdaje się, a tutaj w S1 Pro i V17 jest 665. Nie no, flaczki są diametralnie różne w tych telefonach. Tak, są inne, ale designersko jest rzeczywiście podobne. Tam jest oczywiście 48 megapikseli, konfiguracja 128 plus 8 pamięci i fajny wyświetlacz 6,4 cala AMOLEDowy i całość kosztuje w przeliczeniu na żywo około 1200 zł. Także jest to całkiem niezła, czy byłaby to całkiem niezła suma złotówkowa za tę konfigurację, gdyby ten smartfon był u nas w takiej cenie dostępny, nigdy nie będzie. No, dokładnie. I Realme jeszcze mam. No Realme. Realme 5S z wyświetlaczem HD+, co prawda tylko 6,5 calowym, ale wygląda na całkiem fajną konfigurację. Też ze Snapdragonem 665, też z konfiguracją pamięci 128 albo 64 plus 4 GB RAM, także RAMu jest tutaj troszeczkę mniej. Aparatami. To jest zestaw, który się ostatnio powtarza, bo ten z 16 megapikselami, o którym wcześniej mówiłem, to nie jest aż tak częsty. Natomiast Chińczycy ostatnio mielą uparcie 48 plus 8 plus 2 plus 2. 1 plus 2
często, gęsto bywa jako portretowy albo do zdjęć makro, drugi, dwa, bywa do rozmywania tła, czyli do pomiaru głębi, tak? I ten tutaj to ma. Baterijkę ma fajną, to Realme 5S, dlatego że ma baterijkę 5000 mAh. I drugą rzecz, przy okazji wrzucili w Realme X2 Pro Master Edition. Ma inne wykończenie, widać, że to są dwie wersje kolorystyczne, designerskie, robione przez pana Naoto Fukusawę, który jest projektantem. Designer. I to właściwie, słuchajcie... No jeszcze, to szybciutko jeszcze jedna kronikarsko, Realme 5, bez S. Żadnych, bez S, tak? Pozdrawiamy pana Psikutę. Jest dostępny w Europie, to znaczy tak naprawdę Realme oferuje go w Hiszpanii, ale można go zamówić do Polski. Cena 160 euro, specyfikacje znajdziecie pod filmem, a my się chyba z wami po prostu będziemy pomalutku żegnać. Zobacz, wyrobiliśmy dzisiaj 20 minut. Kurczę. Bardzo się staraliśmy, naprawdę. Widzisz, czyli bardzo, jednak trzeba robić freestyle. Freestyle. Znajdźcie se na YouTubie. Nie, koniecznie sobie to zobaczcie. Padniecie ze śmiechu, tak jak i my padliśmy. Pozdrawiamy wam, życzymy wam udanego weekendu. Odpoczynku, dużo słońca, bo ma być ładnie. Odpoczywać. No tak, ale zimno chyba, nie? No zimno, ale jeszcze nie tak tragicznie dzisiaj, w ogóle. Czuć zimę w powietrzu, mało mi łba nie urwało, jak dzisiaj od 6 czekałem na pociąg. Słuchajcie, taka ciekawostka przyrodnicza. Wiecie, że w Polsce było na początku tygodnia cieplej niż w Anglii i cieplej niż w Barcelonie, bo doszły mnie od zaprzyjaźnionych osób słuchy, że w Barcelonie wiało i było zimno. Ale to było rzeczywiście niesamowicie, była temperatura fajna. No, serio. Ja mam na tyle fajnie, że w tygodniu... Zobacz, znowu gadam o pierdołach. Dosyć. Gadaj. Idźcie sobie, idźcie odpoczywać. Cześć. Idźcie, cześć. Pozdrowienia, hej.